Cześć, witam Was serdecznie i jestem bez makijażu, dlatego że jak doskonale już wiecie, przed nami test. Test podkładu z Deborah i jednocześnie test kosmetyków kolorowych, które dostałam od Mikołaja. Może zrobimy tak, że najpierw Wam pokażę to wszystko, co będziemy testować, potem zrobię makijaż, no i oczywiście widzimy się też wieczorem, żeby sprawdzić, jak te kosmetyki się na twarzy utrzymają. I może zaczniemy od podkładu. Tak jak wspominałam, podkład jest z firmy Deborah. Ta marka jest u mnie dostępna w Rossmanie. Ja mam podkład z serii Comfort Mat. To jest podkład matująco-nawilżający z SPF 15. No ciekawa jestem bardzo, jak się sprawdzi. Nigdy w życiu nie miałam żadnego podkładu z tej marki. Także to dla mnie też jest taka bardzo duża nowość, więc podkład idzie na pierwszy ogień. Kolejnym testowanym kosmetykiem będzie paletka z Lovely. Ja na razie tak wstępnie Wam pokazuję. Przy makijażu zrobię oczywiście swatche. Muszę Wam zdradzić, zresztą nie wiem, może to już nawet widać, że nie wytrzymałam i wsadziłam tutaj paluchy, dlatego że chciałam zobaczyć, jak są napigmentowane te poszczególne kosmetyki. I muszę Wam powiedzieć, że całkiem. Mam wątpliwości co do tego różu, ale no nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie w makijażu. Ok, czyli to będzie kolejna rzecz testowana. Dalej mam taki zestawik, nawet go nie rozpakowywałam, żeby Wam po prostu w takiej ładnej postaci pokazać. O, taki ładny zestawik z Douglasa i tutaj są tak, cienie, jest puder brązujący, tu jest lakier, nie wiem, czy dojrzycie, chyba go widać, lakier taki ładny, granatowy i taki piękno zdobny pędzel. Ten pędzel jest taki dosyć duży, puchaty, więc ja myślę, że użyję go raczej do pudru niż do tego brązera, no ale okej, oczywiście brązer też przetestujemy i pędzel również. Mamy też do przetestowania taki ładny zestaw pędzli, one do złudzenia przypominają te z Real Techniques, a może też trochę te z Makeup Revolution, no wszystko jedno. Ten na pewno jest do różu, tak przynajmniej chyba sugeruje producent. Ten do podkładu, taki trójkątny, no i ten zdecydowanie do konturowania. Oczywiście potem je wyjmę i obejrzymy je na żywo, na razie tak wstępnie. Mamy również do przetestowania taki fajny zestawik z tej firmy Live Love. Ja kiedyś sama kupiłam sobie z tej serii taki zestaw róży, to jest natomiast zestaw rozświetlaczy i brązerów. I mamy tutaj taką paletkę Love Naked, ja mam tą Love Sexy, tak chyba się nazywa. No tak czy inaczej. Mamy więc paletę cieni, brązery i rozświetlacze. I tutaj jeszcze są trzy osobne róże. Oczywiście przy makijażu wszystko sobie pooglądamy. I przechodzimy do makijażu. Tak jak wspominałam, podkład jest matujący. Wyciskam troszeczkę na rękę. Zobaczcie, jest taki dość gęsty. Pachnie tak przyjemnie, trochę tak pudrowo, ale okej, może być. I biorę ten jeden z tych trzech pędzelków do podkładu. Zobaczcie, on ma taki fajny trójkątny kształt. W sumie nie mam innego pędzelka o tym kształcie. No zobaczę, jak się tym nakłada podkład. Aha, oczywiście na twarzy nie mam nic, nawet bazy, mam tylko krem. Bardzo miękkie włosie ma ten pędzelek, zobaczcie. Jak się dociśnie do twarzy, to się tak bardzo, bardzo ugina. Ale podkład rozprowadza się całkiem. I pierwsza uwaga. Pędzelek ma niby mieć taki kształt, dlatego żeby łatwiej było tutaj dostać się w te przestrzenie, wiecie, przy nosie, gdzieś przy brodzie, w jakieś takie załamania. Natomiast zauważyłam, że jak się naciśnie mocniej, to jakby ten kształt i tak się traci, no bo on się tak spłaszcza, więc to w sumie nic nie daje. Natomiast samo włosie jest przyjemne, to jest na pewno sztuczne włosie, jest bardzo przyjemne i fajnie się podkład rozprowadza. I co do podkładu, nałożyłam na nos i tutaj na policzki, troszkę też na brodę, pierwszą warstwę i myślę, że będzie troszeczkę za mało. Dokładam jeszcze jedną. Biorę tyle samo na rękę, no dosyć dużo mi się wzięło, teraz chyba przesadziłam, zobaczymy. Tak jak mówię, sam ten pędzelek jest bardzo przyjemny i podkład się naprawdę fajnie rozprowadza, ale żeby ten kształt coś dawał, to niekoniecznie. Z tego co widzę, podkład matuje w taki fajny sposób, nie robi maski, a jakiś tam mat uzyskujemy. Natomiast co do krycia, ja bym powiedziała, że on ma raczej średnie krycie. I dla tych z Was, które lubią krycie takie intensywne, mocne, to nie za bardzo. Natomiast mnie się podoba, dlatego że ja taki efekt lubię, nie lubię takich bardzo mocno kryjących podkładów, więc jak dla mnie na razie ok. Bardzo ładnie się po twarzy rozprowadził, w takim sensie, że wiecie, nie powłaził jakiejś zakamarki, nie podkreślił jakichś zmarszczek mimicznych, porów i tak dalej. Zobaczymy, jak on będzie się sprawował do wieczora. A pędzelek bardzo ok. Ponieważ mamy tę kremową paletkę z Lovely, to może teraz zajmiemy się konturowaniem, ale najpierw pokażę Wam, jakie są kolory tutaj. Te dwie rzeczy uznałabym za jakieś korektory. Ten nazywa się Banana, jest taki żółtawy, zaraz Wam kolory oczywiście pokażę. To jest Light. I kolorki wyglądają tak. Najpierw te korektory Wam zrobię. Napigmentowane, jak widzicie, dosyć. Może tu. Ten żółty będzie fajny na jakieś zaczerwienienia, a ten na przykład do rozświetlenia obszaru pod okiem. Teraz może ten róż. Tak jak mówię, róż na słoczu, jak ja sprawdzałam, to tak nie za koniecznie. Zobaczcie, taki delikatny bardzo jest. Nie wiem, tu widać coś? Nie no, trochę go widać. Teraz jakoś lepiej wypadł. I teraz może te dwa produkty do konturowania. Ten jest nazwany medium, a to jest dark. W sumie całkiem logicznie. Dobra, patrzymy, jakie mają kolory. Tak i tak. No ten to jest taki całkiem. Dosyć ciemny jest ten. Ten jest naprawdę dark. A jak się zmiesza? To dają coś takiego. Powiem Wam, że po zmieszaniu dają bardzo fajny, taki naturalny kolor. Może to na twarzy fajnie wyglądać. A jeszcze Wam nie pokazałam, pod spodem była dołączona taka karteczka, taka jakby instrukcja obsługi, jak wykonturować twarz. I tutaj mamy różne kształty twarzy, zobaczcie, i sposoby konturowania. No jak ktoś się chce pobawić, to oczywiście może to być przydatne. Biorę ten taki płaski, ścięty pędzelek. Troszkę będzie mi trudno nabrać, bo tutaj są małe dosyć te kosmetyki, no ale próbujemy. Zacznę od tego ciemnego. Ło. I jakby na drugi koniec tego pędzla nabieram tego jaśniejszego i nakładam nad ten kolor. No i rozcieramy. O, bardzo ładnie się rozciera, zobaczcie. Pięknie się roztarło. 2 razy machnęłam pędzlem, zobaczcie. Ekstra. Na czoło też trochę dam. I to jasne. I jeszcze parę słów o pędzlu. Ten jest też bardzo fajny i dla porównania ten miał takie bardzo miękkie to włosie. Jak go się ściśnie, to mniej więcej, o, zostaje coś takiego. No tak, całkiem ma tego włosia. Ale ten wydaje mi się grubszy, taki bardziej zbity, zobaczcie. Jest zdecydowanie gęstszy od tego. I bardzo fajnie się nim konturuje. Ok, odkładam ten pędzelek i teraz tak sobie myślę, żeby tę paletę jak najbardziej wymęczyć, to ten jasny nałożę jako korektor i spróbujemy go też wykorzystać jako bazę pod cienie. Powiem tak, ten najjaśniejszy odcień dobry może być jako baza na powieki, natomiast dla mnie jest zdecydowanie za jasny. Nałożę tego żółtego trochę, może to jakoś przyciemnie. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że to się ukryje pod innymi kosmetykami. Słuchajcie, poza kamerą na to, co nałożyłam sobie pod oczy, czyli na te jasne korektory, nałożyłam troszeczkę Dream Lumi Touch z Maybelline, dlatego że on jest ciemniejszy. Ja mam go teraz w odcieniu 03 i po prostu troszkę te korektory przyciemniłam, dlatego że dla takiej karnacji jak moja, one będą zdecydowanie za jasne. Ja ich po prostu będę używać jako bazy pod cienie i to tyle. Natomiast mogą być dobre dla dziewczyn o bardzo bladej karnacji i w sumie mają fajne krycie, tak na marginesie. Czyli tak, mamy sprawdzone te rzeczy do konturowania, korektory. Aha, na powiekach zostawiłam taki nałożony bez żadnego pudrowania, bez niczego. Po prostu nałożymy na to jakiś jasny cień. Zostaje nam jeszcze do przetestowania z tej palety ten róż. Na pędzelek troszeczkę i spróbuję tak. No nie, nie wiem. Teraz jakoś go widać. Jak pierwszy raz na palec nabrałam, słuchajcie, mi się wydawało, że nie widać. Zobaczcie. Nie no, bardzo fajny róż. Oczywiście muszę to rozetrzeć teraz. Jak na razie muszę Wam powiedzieć, że ta paletka jest całkiem. Ok, biorę się za pudrowanie twarzy i to już zrobię tym ślicznym pędzlem z tego świątecznego zestawu. Zobaczcie, jaki on jest taki elegancki. Jest troszeczkę spłaszczony. Włosie ma oczywiście syntetyczne. Mniej więcej tej grubości. I nakładamy puder. A tak na marginesie wrócę jeszcze na chwilę do podkładu. Słuchajcie, jeszcze nie mam przypudrowanej buzi. A zobaczcie, że tak bardzo się nie świecę. Chyba to będzie całkiem fajnie matujący podkład. Aha, myślę, że to jest ważna informacja dla tych z Was, którzy, czy które ewentualnie by się zastanawiały nad poszczególnymi rzeczami z tego zestawu z Douglasa. One były dostępne w takiej osobnej sprzedaży, w sensie nie w zestawie, wiem, bo widziałam. Osobno były pędzle, te pudry brązujące, te paletki cieni i tak dalej. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to być może one w Douglasie jeszcze są. Teraz w ruch idzie ten puder brązujący z Douglasa. Już zaglądam do środka. Tu w wieczku ma takie nieduże lusterko, troszeczkę Wam tak pokażę, żeby nie świecić po oczach. I wygląda tak. Raczej ma taki ciepły odcień. Wydaje mi się, że taki dość neutralny, w takim sensie, że wielu karnacjom by pasował. W sensie nie jest ani za ceglasty, nie jest ani za ciemny, ani za jasny. Chyba ok. No i nakładamy. Tak dużo tego brązera już nie będę też nakładać, bo to konturowanie mam całkiem mocno zrobione. I jeszcze jedna informacja. Nie wiem, czy to będzie widać, ale on ma w sobie takie delikatniutkie, bardzo delikatne złote drobinki. Nie jest ich dużo, one są tak gdzieniegdzie w nim zatopione, ale są. Ale na twarzy, tak jak teraz tutaj patrzę w lusterko i do podglądu, to za bardzo ich nie widać. Ok, i przechodzimy do makijażu oczu. Ta paletka Love Naked wygląda tak. Już Wam pokazuję. Zaraz zrobię kilka swatchy, ale najpierw tak, żebyście sobie je zerknęli. To jest ta Love Naked. No i tutaj mam jeszcze tą z zestawu z Douglasa. I tutaj cienie z kolei są takie. Takie wakacyjno-morskie, tak bym powiedziała. No to coś będziemy kombinować. Może trochę tego, ale najpierw parę swatch. Powiedzmy, że od tych ciemniejszych tu zaczniemy. Pigmentację mam całkiem fajną. Na swatchach wyglądają tak. Dla porównania może zrobię tutaj te trzy jaśniejsze, tak żebyśmy mieli jakiś kontrast, żeby porównać, jakie są ciemne, jakie są jasne w tej palecie. Nie wiem, czy ten będzie widać. Na żywo go widać. Jest taki błyszcząco morelowy. Nie wiem, czy będzie widać na filmie. Tu jest takie stare złoto i taka platyna jakby. No kolory są właśnie takie naked, takie bardzo bezpieczne, dzienne, tak bym powiedziała. I jeszcze zrobię swatchy tych trzech najjaśniejszych. Ja, nawet całkiem je widać, zobaczcie. No mniej więcej tak przykładowych kilka kolorków. Zobaczymy, jak ona się będzie sprawdzała na powiekach. Do tej paletki był dołączony taki pędzelek, ale on jest taki, słuchajcie, bardzo mizerny. Zobaczcie, z jednej strony jest niby taka kuleczka, ale tutaj jak się ściśnie, to prawie włosia nie ma. I z drugiej strony on jest taki płaski. W tym płaskim w sumie jest mniej więcej tyle samo włosia, co w tym okrągłym, no ale dobra. Zacznę od nałożenia na przykład tego na całą powiekę. Już mogę Wam powiedzieć, zobaczcie, że jak się nabiera ten cień z palety, nie wiem, czy to będzie widać, to on się strasznie pyli, tak się sypie. Ten jasno-kawowy taki wezmę na załamanie. Powiem Wam tak, że te cienie, tak jak widzieliście, jak się nabiera na pędzel, to się sypią. Natomiast jak już się nabierze, troszkę otrzepie, to generalnie przyklejają się do powieki całkiem fajnie. Nic się na twarz nie osypuje. No przynajmniej jak na razie. Tak głębiej na załamanie dodam tego ciemnobrązowego. Te cienie mają naprawdę fajną pigmentację, zobaczcie. To troszkę zjadę z tym na dolną powiekę. No i oczywiście rozetrę. Na górną powiekę nałożę troszkę tego szaro-stalowego i z tej paletki z Douglasa troszeczkę tego granatu na zewnętrzny kącik. Jeszcze może Wam słocze zrobię z tej palety. Pierwsza czwórka. Może tu. Ten jest niesamowity, ten biały. On ma w sobie takie liliowe, błękitne, złote drobinki. W zasadzie taką mieszankę tych drobinek i wygląda jak taki blask syreniego ogona. Wiecie, o co mi chodzi. I jeszcze ten granat może. No i słocze prezentują się tak. No tylko mam do góry nogami, ale i tak wiadomo, o co chodzi. Bardzo ładne, błyszczące, oczywiście dla osób, które lubią błyszczące cienie. Na zewnętrzny kącik dam troszkę tego granatu. Bardzo ładny, głęboki kolor. Śliczny jest ten granat. No i teraz właśnie tutaj tak na ten obszar dam ten taki metaliczny, taki stalowy jakby. Troszkę to rozetrę. Teraz używając tego cieniutkiego pędzelka na dolną powiekę nałożę troszkę tego niebieskiego. I z tej małej paletki na wewnętrzny kącik i troszeczkę tutaj na dół nałożę ten biały taki, który się mieni syrenio. Bardzo ładny jest ten biały kolor. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale on się naprawdę tak nietypowo mieni. Może zrobimy tak, że resztę makijażu oczu, czyli rzęsy, brwi, kreskę i tak dalej zrobię już poza kamerą, bo tu akurat do testowania nic nie mamy. Natomiast na chwilę wrócimy do twarzy, bo została nam jeszcze ta paletka z bronzerami i rozświetlaczami. Wygląda tak. Większość tych rzeczy, albo może nawet i wszystkie, są błyszczące. Zaraz zresztą zrobimy swatche i zobaczymy. Czyli raczej trzeba to traktować nie jako paletę bronzerów, tylko raczej rozświetlaczy, ewentualnie takich cieni do powiek o bardzo intensywnym połysku. Zobaczcie. I teraz te na dole. Te dwa, czyli ten i ten, mogłyby być różami, ale one też są takie mieniące się. Może ten jest najdelikatniejszy. Zobaczcie. Tak, ten jeden róż, ten przedostatni, czyli to jest ten w palecie, wygląda na taki półmatowy, półsatynowy, coś takiego. Natomiast cała reszta jest błyszcząca. Ok, i spróbujemy z rozświetlaczem. Może tego białego troszeczkę. Wow. Bardzo są napigmentowane te kosmetyki, trzeba uważać. Mam pewien pomysł, nie wiem, czy się sprawdzi, ale zobaczymy. Ten rozświetlacz jasny, po prostu paluchem spróbuję sobie nałożyć na środek powieki. Zobaczymy, jaki to da efekt. Wow, widzicie to? Ok, wydaje mi się, że nawet fajnie wyszło. Co Wy na to? Dobra, wykończę makijaż i jeszcze do Was wrócę. Makijaż wykończyłam, wygląda tak. Nie udało nam się jakby wykorzystać w makijażu kilku rzeczy. Przede wszystkim tego pędzelka takiego okrągłego, który był przeznaczony do różu. No ale myślę, że on tak samo jak poprzednicy będzie się fajnie sprawował. Jest taki mięciutki, zbity w ten sposób. Troszeczkę spłaszczony. No wygląda tak bardzo milusio, więc myślę, że też będzie fajny. I co najważniejsze, nie udało nam się wykorzystać w makijażu tych trzech róży, no ponieważ użyłam różu z tej palety z Lovely. Ale żebyście mieli jakąś orientację, to tak na szybko zrobię Wam swatche. Pierwszy z nich nazywa się Passion i to jest taki dość intensywny róż. Na swatchu prezentuje się tak. W ogóle wszystkie te rzeczy z tej marki, jakby siostry Makeup Revolution, są fajnie napigmentowane. I cienie, bronzery, rozświetlacze. No rozświetlacze to sami widzieliście. Róże też jak widać ekstra. Kolejny z nich nazywa się Pride. I to jest taki fajny, brudny, zgaszony róż. Taki w zasadzie w stronę Morelli może, o tak. I już robimy swatch. Tutaj pod tamtym. Jeszcze trochę dodam, żeby to było wyraźniejsze. Ale myślę, że doskonale je widać, bo te kolory są takie dosyć intensywne. I ostatni nazywa się Excitement. I to jest taki prawie że fuksjowy kolor. Taki brudny, ciemny, dość intensywny, fuksjowy róż. Ale Wam kolor opisałam. I robimy swatch. Tu już po jednym razie zobaczcie jaki kolor. Bardzo ładne, żywe, intensywne kolory. Śliczne róże. Jeszcze raz. Ten ostatni to był Excitement. To jest Pride, ten taki jakby koralowy. I ten jasnoróżowy nazywał się Passion. Aż mam ochotę sobie któryś nałożyć, ale no już mam róż na policzkach, więc odpada. Po prostu użyjemy ich w jakimś innym makijażu. I to tyle na razie. Widzimy się wieczorem, żeby zobaczyć jak te kosmetyki się spiszą. Jak na razie podoba mi się wszystko. Bardzo podoba mi się podkład, to jak wygląda na skórze, bardzo naturalnie, bardzo ładnie. Podoba mi się ta kremowa paletka tych produktów z Lovely. Bardzo podobają mi się cienie wszystkie i te rozświetlacze i brązery. No generalnie na razie jestem na tak. Mam nadzieję, że wszystko się utrzyma i że okaże się fajne. Do zobaczenia wieczorem. No hej, witajcie w podsumowaniu. Może tak, zanim zrobię zbliżenie i zobaczycie jak tam te kosmetyki na twarzy wyglądają, to kilka słów o pędzli. Używałam tych dwóch z zestawu i tego z Douglasa do pudru. I tak na pierwszy rzut oka, no wydają się fajne wszystkie. Ten mnie szczególnie zaskoczył, bo wydawało mi się, że on będzie, wiecie, taki bardziej sztywny, żeby właśnie tym takim kształtem gdzieś sobie tutaj sięgnąć w okolice nosa czy brody. Natomiast on się po prostu tak rozpłaszcza i tak naprawdę pracuje się nim tak samo, jakby się malowało takim zwykłym języczkowym pędzelkiem, z tym, że może on jest gęstszy po prostu, no bo tego włosia tutaj jest więcej niż w takim standardowym języczkowym pędzlu. Natomiast jest bardzo fajny, taki mięciutki. Ten mi szczególnie przypadł do gustu i linie się nim świetnie wyrysowuje i bardzo fajnie się rozciera, zresztą widzieliście to na filmie. Oczywiście nie wiem jak z praniem tych pędzli, no mam nadzieję, że wszystko będzie ok. To włos jest takie poddatne, mięciutkie, więc zakładam, że przy myciu jakoś tam nie będzie się, wiecie, wykuszało, wylatywało i tak dalej. No, mam nadzieję, że będą się sprawowały fajnie. Na razie wygląda na to, że całkiem porządne pędzelki, no i bardzo ładnie wyglądają. Co do tego pędzla z Douglasa, w sumie też nie mogę niczego innego powiedzieć po pierwszym użyciu. Generalnie wydaje się fajny. Zobaczymy jak przy praniu. Mam takie podejrzenia, że on może troszeczkę farbować, bo to jest ten typ takiego sztucznego włosia. Ale nie wiem, być może się mylę. Powiem Wam więcej co i jak przy którymś tam filmie, jak już popiorę te pędzle i parę razy ich użyję. I ponieważ jesteśmy przy pędzlach, to tylko takie szybkie wtrącenie. Przy którymś tam z ostatnich filmów, jak robiłam makijaż tymi kosmetykami z Makeup Revolution, z tej skrzynki takiej dużej, to używałam również z tego zestawu tych nowych pędzli. I miałam Wam powiedzieć, jak one się będą spisywały w praniu. Prałam je już kilka razy, no bo malowałam się nimi też już parę ładnych razy. I muszę Wam powiedzieć, że na razie wszystko ok. Są mięciutkie, kształtu nie zmieniły, schną nawet dosyć szybko. Ja nie mam żadnych osłonek na pędzle, więc po prostu jak umyję pędzle, to kładę na ręcznikach papierowych i one sobie leżą dopóki nie dosną. No tak jak widzicie, wszystko jest z nimi ok. Cały czas są mięciutkie. Nie wiem ile razy się nimi malowałam. W sumie od tamtego makijażu to niemalże codziennie. No pominąwszy może, nie wiem, ze 2-3 dni, kiedy się w ogóle nie malowałam. Ale tak, to ich używałam non stop właśnie, żeby przetestować. No i generalnie są bardzo fajnymi pędzelkami, więc te jak najbardziej na plus. Co do tych dzisiejszych, czyli tych, no dopiero coś więcej będę mogła powiedzieć też właśnie po iluś tam użyciach. No ale to tyle odnośnie pędzli. A teraz robimy zbliżenie i przechodzimy do kosmetyków. Może zacznijmy tym razem od cieni. Zobaczcie, generalnie tak, na oczach siedzą, osypać się nie osypały, kolory w mojej ocenie no dalej widać, tak? Widać brązy, niebieskości. Generalnie cienie jak najbardziej w porządku, czyli i te jak najbardziej się spisały. Jedyne co nie poszło tutaj, jeśli chodzi o makijaż oka, to ja nałożyłam na centralną część troszeczkę tego rozświetlacza, ale no rozświetlacz na policzkach siedzi, więc wybaczamy mu to, natomiast tutaj na powiekach jakby tak trochę znikł, jakby się wtopił w te cienie, o może tak to powiem. Natomiast na policzkach spełnił swoją rolę i rozświetlacz też mamy. Czyli tak, cienie jak najbardziej ok. Dalej, jak już jesteśmy przy tym rozświetlaczu, bardzo są napigmentowane te kosmetyki, czyli po prostu przy nakładaniu trzeba uważać, żeby sobie, wiecie, nie zrobić jednej wielkiej, świecącej się plamy. Natomiast kolory tutaj są fajne, takie dosyć zróżnicowane. W zasadzie tej palety można używać i do makijażu twarzy, i do makijażu oka też. No, zależy, co Wam tam wyobraźnia podpowie. Przypominam, że większość kosmetyków tutaj jest błyszcząca. Najbardziej te dwa rozświetlacze i ten. Ten bronzer też jest błyszczący, ale już tak delikatniej. Tak samo jak ten róż, mniej więcej to jest ten sam poziom. Taki najłagodniejszy, raczej satynowy niż błyszczący jest ten róż i w zasadzie tego różu nie bałabym się nałożyć na całe policzki. Natomiast już pozostałe rzeczy, no niekoniecznie. Tego raczej będę używać do makijażu oka, ewentualnie gdzieś tam na lato jakiś delikatny akcent. Pozostałych natomiast będę używać raczej jako rozświetlaczy, albo właśnie jako cieni do powiek po prostu. No więc generalnie ta paleta też fajna. No i o pigmentacji też już mówić nie muszę, bo sami widzieliście, no i zresztą do tej pory to widać. Może teraz na przykład te dwie rzeczy. Zacznijmy od podkładu. W mojej ocenie podkład jest jak najbardziej na tak. Przy czym ja podkreślam, że ja lubię taki efekt. On jest matujący, ale nie tak bardzo. Matuje raczej delikatnie. I krycie też ma średnie. Tutaj na nosie mam dużo pościerane, no ale starłam chusteczką, więc zakładam, że podkład tak jak na reszcie twarzy by wytrzymał, gdybym go nie ścierała. I ta buzia tak bardzo może mi się nie świeci, najbardziej, przynajmniej tak to w podglądzie teraz wygląda i w lusterku zresztą też mi się tak wydaje, że najbardziej świeci mi się broda i trochę tutaj czoło, ale i tak nie jest tak źle. Mniej więcej tutaj ta część policzków i tak mniej więcej środek czoła chyba w takim złym stanie nie jest i tak bardzo się nie świecę, więc całkiem fajny podkład. Naczynek mi nie widać, no może ten nos mi się czerwieni, no ale tutaj jakby starłam podkład, więc nic tutaj tych naczynek nie przykrywa. Natomiast pozostałe rzeczy jakby są pozakrywane i w miarę to matowienie jak na tyle godzin też się całkiem utrzymuje. Więc wydaje mi się, że bardzo fajny podkład. Oczywiście jeśli lubicie takie intensywne, mocne maty i takie mocne krycie, no to nie, bo to jest raczej podkład, powiedziałabym, taki lżejszy. A jeżeli lubicie taki efekt właśnie w miarę naturalnie wyglądającej skóry, to jak najbardziej fajny podkład. Poza tym zobaczcie, że tak, nie powłasił mi w żadne tam załamania, w żadne tutaj zmarszczki gdzieś koło nosa, nad brodą też nie. Jeśli chodzi o podkład, to ja jestem jak najbardziej na tak. Została nam jeszcze ta paletka, która mnie generalnie zadziwiła. Zakładam, że skoro jest to paletka z Lovely, to ona jakoś tam super droga nie jest. Natomiast kosmetyki są wow. Zacznijmy może od najsłabszego, w mojej ocenie najsłabszego elementu. Wydaje mi się, że najsłabszy jest róż, bo popatrzcie, jak się tak przyjrzycie tutaj policzkom, to no przynajmniej mi się teraz tak wydaje, że tego różu za bardzo nie widać. Nie wiem, nie jestem pewna, słuchajcie, jest późna noc, ja siedzę tylko przy sztucznych światłach. Być może światła powodują, że ja tego różu nie widzę, ale wydaje mi się, że go na policzkach nie ma. Dlatego tak przypuszczam, że on chyba wypadł najsłabiej. Teraz może te dwa korektory, te jasne. Jak one są jasne, to widzieliście. Nałożyłam jeden, ten jaśniejszy, był za jasny, spróbowałam przyciemnić tym, dalej było jasno i w końcu potraktowałam to wszystko ciemniejszym korektorem z Maybelline. Więc te korektory są dla dziewczyn o naprawdę jasnych karnacjach, ewentualnie można ich używać jako bazy pod cienie. No ja niestety tak będę właśnie robić, no bo dla mnie są zdecydowanie za jasne. Ewentualnie przy kolejnym tam którymś makijażu jeszcze sprawdzę coś takiego. Po prostu ten żółty nałożę tutaj punktowo gdzieś na naczynka. Postaram się poprzykrywać nim naczynka i zobaczę, jak on się wtedy na twarzy po prostu zachowa, nie pod oczami. Ale jak najbardziej te dwa kosmetyki są w porządku, no i napigmentowane są nieźle. Na razie róż wypada najsłabiej. I wreszcie te dwa ciemniejsze odcienie, czyli jakby te takie do konturowania, to już tutaj chyba nic nie muszę mówić, bo sami widzieliście, że one są bardzo wyraźne, bardzo napigmentowane. Ten ciemny jest naprawdę ciemny, ale jak go się nałoży na twarz, to bardzo ładnie się rozciera. Więc generalnie bardzo fajna paletka. Tak jak mówię, Wydaje mi się, że ten róż jest najsłabszy, ale może ja teraz czegoś nie widzę, nie wiem. Jak robiłam makijaż, było go widać i wyglądał fajnie, natomiast teraz wydaje mi się, że znikł. Ale generalnie paletka na pewno jest warta uwagi, bo bardzo fajne te kosmetyki są. A, jeszcze została jedna rzecz, bardzo fajny bronzer, czyli ten bronzer z Douglasa. Bardzo fajny, ciepły odcień. Troszkę może mnie przez moment wystraszyły te takie drobinki delikatne złote. Ja nawet nie wiem, czy je będzie widać tutaj. Ale jak się to nałożyło na twarz, to tych drobinek w ogóle nie widać. Natomiast odcień, tak jak mówię, bardzo ładny, taki ciepły, słoneczny. Bardzo fajny bronzer. I jeszcze jedna rzecz, jest go tutaj 19 gramów, czyli całkiem dużo. Myślę, że mówiłam już wszystko i generalnie, no jak Wam się te kosmetyki podobają. Napiszcie mi w komentarzach, co przykuło Waszą uwagę, co Wam się spodobało i ewentualnie bardzo mnie ciekawi, co Wy sądzicie na temat tej palety. Ona się wydaje taka niepozorna, ale naprawdę parę fajnych rzeczy można z nią zrobić. Napiszcie mi również, co sądzicie o tym podkładzie, a może też już któraś z Was miała jakieś inne kosmetyki z tej firmy, może miałyście ten podkład, napiszcie mi, jak się u Was sprawdził. No i generalnie, co uważacie na temat pozostałych kosmetyków. I to wszystko w dzisiejszym teście. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!